Dzień dobry, cześć. Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej być sprinterem w pozyskiwaniu klientów, w budowaniu biznesu też ubezpieczeniowego, czy lepiej być długodystansowcem, czy lepiej biec w maratonie. Jest to trudne pytanie, na to pytanie ja też sobie często zadaję pytanie, no bo z jednej strony potrzebujemy biznesu, sprzedaży tu i teraz, dzisiaj, tak? Więc potrzebujemy na bieżąco mieć nowych klientów i do tego też się nadaje dobrze, nadają się też dobrze media społecznościowe i budowanie marki osobistej. Natomiast z drugiej strony to jest też tak, że potrzebujemy budowania tego biznesu długofalowego na przyszłość, na lata. I teraz tak, może to jest dobry moment teraz, kiedy nie możemy wszystkiego robić tak, jak robiliśmy dotychczas, czyli niektóre aktywności są niemożliwe, wyłączone, mamy teoretycznie trochę więcej czasu. Może to jest dobry moment, żeby się właśnie nad tym zastanowić i trochę strategicznie do przodu wyjść i zacząć sobie budować na przyszłość drugą albo trzecią, może nawet nogę w biznesie, w pozyskiwaniu klientów. Ja to właśnie zacząłem i teraz krótko Ci o tym opowiem. Jest podcast, który tworzę razem z agentami ubezpieczeniowymi. Ten podcast się nazywa Ubezpieczenia po ludzku. I ten podcast jest skierowany do klientów końcowych, do potencjalnych klientów na ubezpieczenia. I w tym podcaście razem właśnie z agentami ubezpieczeniowymi tłumaczymy krok po kroku czasami zawiłe tematy produktów ubezpieczeniowych. Staram się to robić w ludzki sposób. Znaczy to agenci robią, bo oni są ekspertami w tym temacie. I rozpocząłem rozmowy z pewną firmą, która ma zadbać o to, żeby ten podcast, ta strona ubezpieczeniapoludzku.pl, żeby z czasem była jak najlepiej widoczna w Google i zajmowała jak najwyższe pozycje w Google. Czyli chodzi o SEO, o pozycjonowanie. I mówię Ci o tym dlatego, ponieważ to jest właśnie jeden z takich sposobów na długofalowe, strategiczne patrzenie do przodu i na pozyskiwanie strategiczne na przyszłość klientów. I ja będę na bieżąco też mówił o tym, jak właśnie ta firma, jakie czyni kroki, jakie czyni aktywności i co ja mam zrobić na swojej stronie internetowej, żeby ta strona lepiej zajmowała lepsze pozycje w Google. Ale na to przyjdzie czas, na to przyjdzie czas. Na dzisiaj moja porada dla Ciebie jest taka. Skoro już wiesz mniej więcej, a zakładam, że wiesz, bo oglądasz moje materiały, więc pewnie już wiesz o tym. Wiesz o tym, jakie pytania zadają do Google'a klienci, którzy są zainteresowani na przykład ubezpieczeniami na życie. No to skoro już to wiesz i tworzysz do mediów społecznościowych materiały na ten temat, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby też na przykład treści, które odpowiadają na te pytania, tworzyć do YouTube albo tworzyć treści i publikować je na swojej stronie internetowej agenta ubezpieczeniowego. I teraz, jeżeli będziesz to robić systematycznie, jeżeli będziesz dawać wartość i publikować takie materiały, no to z czasem będziesz zajmować coraz więcej lepszych pozycji w Google i będziesz też właśnie sobie na przyszłość budować swoją pozycję z racji tego, że z czasem coraz więcej ludzi będzie właśnie widziało te Twoje materiały, również poprzez wyszukiwarkę Google czy YouTube. To tak w bardzo zwięzły sposób zaproponowałem Ci kolejne podejście na budowanie sobie kolejnego źródła nowych klientów. Oczywiście tam detali jest mnóstwo, które trzeba by rozpracować i też technicznych i takich taktycznych, na co teraz nie mamy czasu. Ja na pewno na bieżąco będę mówił o tym, o tych postępach moich w tym, co robię z tą agencją, która mnie wspiera w działaniach SEO, jeżeli chodzi o ten podcast Ubezpieczenia po ludzku. Tak, czyli lekcja z dziś jest taka. Sprint jest dobry i pozyskiwanie klientów tu i teraz, tym co mamy, na przykład telefonem i w social mediach, też jest dobre, natomiast dobrze jest wykorzystać ten czas, czy to wakacji, czy to może urlopu, czy też rozprężenia i pracy zdalnej czasami do tego, żeby budować sobie biznes na przyszłość i starać się już teraz zadbać o to, żeby za jakiś czas, bo to jest długi proces, to jest proces, który trwa miesiącami, czasami lata, zadbać o to, żeby w przyszłości Twoja strona internetowa agenta ubezpieczeniowego, czy też Twoje materiały na YouTube, wideo, żeby one zajmowały wysokie pierwsze pozycje w Google czy w YouTube na hasła najważniejsze dla Ciebie.
I o tym można zacząć myśleć już teraz, nad tym można pracować już teraz. Ja to właśnie teraz robię, więc taką sobie kolejną nogę buduję, pozyskującą mi nowych klientów ubezpieczeniowych. Będę na bieżąco informował, jestem bardzo ciekaw, co będziesz o tym myślał. Co myślisz teraz nawet o tym? Dodaj komentarz, czy u Ciebie się to może sprawdza, czy już to robisz. Jeżeli nie, to jakie masz obawy przed pozycjonowaniem, czy też jakie masz obiekcje przed tym. Ciekaw jestem właśnie Twojej opinii. Może Twoja opinia uratuje w jakiś sposób mi mój biznes, może ja uniknę jakiegoś błędu. To tyle na dzisiaj. Aha, wszelkie podobieństwa do znanych reżyserów filmowych są przypadkowe. Miłego dnia.